W 18 dniu lektorskich Daily Piotr pyta, jak radzić sobie w sezonie chorobowym, jak uchronić podstawowe narzędzie pracy przed chorobą, co robią lektorzy, gdy się przeziębią. No niestety nie mam zbyt dobrych wieści, bo choroba górnych dróg oddechowych, czyli wszelkiego rodzaju przeziębienia, grypy, chrypy, kaszle, anginy itd., to jest zmora tej pracy. I faktycznie każdy lektor stara się zawsze jak najlepiej zabezpieczyć przed tego typu problemami, ale kiedy już te problemy się pojawią, no niestety, ale nie za wiele da się zrobić, prawda? Kiedy już nasze górne drogi oddechowe padną pod wpływem jakiejś choroby, no to nie pozostaje nic innego jak przeciętnemu statystycznemu Kowalskiemu, czyli po prostu położyć się do łóżka i to wygrzać. Żadnego filozofowania tutaj nie ma za bardzo, bo po prostu utrata elastyczności aparatu głosowego, zwłaszcza strun głosowych w sytuacji chorobowej, czy właśnie obkurczenie krtani, jakieś zapalenie krtani, zapalenie tylnej ściany gardła, to wszystko bardzo negatywnie wpływa na emisję głosu i nie ma żadnego sposobu, żeby to obejść. Nie ma żadnej możliwości naprawienia tego na chwilę, nie ma żadnej możliwości, no właśnie, zrobienia zlecenia, a potem wrócenia pod kołdrę. Niestety po prostu swoje trzeba przechorować. Dlatego lektorzy tak bardzo dbają właśnie o swoje zdrowie, o swoją odporność, no bo umówmy się, każda tego typu choroba, każde tego typu przeziębienie, czy na przykład w ostatnim roku właśnie wirus, no może powodować duże problemy związane z pracą, no bo to jest trochę brutalne, co powiem teraz, ale jeśli klient do was zadzwoni ze zleceniem i dowie się, że jesteście chorzy, to on nie poczeka tygodnia, żeby zadzwonić znowu. On po prostu zadzwoni do innego lektora, no bo deadline'ów trzeba trzymać, prawda? Zdarzyło mi się kilka razy w życiu stracić stałego klienta właśnie przez to, że byłem chory. Zdarzyło mi się też przejąć czyjegoś stałego klienta przez to, że ten ktoś był chory. Tak to po prostu w tej branży jest niestety. Jeśli klient ma deadline, na przykład do jutra czy pojutrza musi być jakiś materiał wyemitowany w telewizji, no to niestety, ale nikt nie może czekać tydzień, żeby lektor swoje przeziębienie wyleżał po prostu, prawda? Także lepiej prewencyjnie działać, niż potem właśnie borykać się z jakimiś problemami związanymi właśnie z utratą klientów i tak dalej. Także nie ma za bardzo jak sobie radzić, ewentualnie można jakieś lektorskie napary robić, takie jak w tym filmie, który kiedyś zrobiłem. Warto dbać oczywiście o odpowiednie nawilżenie w pomieszczeniu, w którym czytamy i w którym pracujemy, ale tak naprawdę wszystko krąży zawsze wokół prewencji, a nie wokół samego leczenia, bo z leczeniem za wiele nie nawojuje. Jeśli już musimy, zawsze oczywiście pomagają w przyspieszeniu naszej rekonwalescencji rzeczy takie jak na przykład szałwia czy napar z lipy. To są rzeczy, które będą działały antyseptycznie, które nas postawią na nogi szybciej i pozwolą błonom śluzowym odpowiednio właśnie dojść do siebie, zwłaszcza w sytuacjach zapalnych, no ale niestety swoje i tak przechorujemy, także lepiej dbać zawczasu. A jak wy radzicie sobie z przeziębieniami i różnego rodzaju sytuacjami, w których coś was rozkłada, a absolutnie nie możecie się rozłożyć? Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, z chęcią się dowiem. Być może warto będzie o tym zrobić jakiś materiał. Piszcie śmiało w komentarzu, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia jutro o 18:00, jak zwykle przez cały miesiąc. Do zobaczenia!